Pogoda dopisuje, mamy również długi weekend. Dzisiaj będziemy pytać mieszkańców Kotliny Jeleniogórskiej, gdzie najlepiej spędzić ten czas w naszej okolicy. Błażej Stachewicz, zapraszam na kolejne polowanie na opinię. Przepraszam bardzo, pomysł na długi weekend? Na długi weekend? Z dziewczyną. Ale gdzie? W kinie, na basenie. Można iść w góry, na nieuczęszczane szlaki, aby nie iść w gronie wszystkich turystów, którzy przyjeżdżają do Jeleniej Góry. To tak w kupie zawsze raźniej. No nie wiem, zależy kto co lubi. Można termy, można przecież tutaj wybudowali nową galerię, więc Helios Kino polecam. A coś na świeżym powietrzu? Coś na świeżym powietrzu. Wyjazd na rower gdzieś. Okay. Na Śnieżkę. Na Śnieżkę, lecimy. Dokładnie. Aktywnie. Aktywnie? A to wysoko, zmęczysz się, spocisz. Okay. Nie, dlaczego? Forma jest. Co, idziesz na Śnieżkę? No tak, idziemy z kolegami tutaj. Porządki domowe, zakupy, nic więcej, bo pracujemy, także nie mamy czasu w ciągu tygodnia, więc odkładamy to na dzień wolny. A w dzień wolny, taki dłuższy dzień wolny, kilka dni wolnych, co by pani najchętniej robiła? Proszę pana, bym na pewno się spotkała z rodziną najbliższą, jakiś może grill, no i tak dzień by zleciał. Narodowy sport Polaków. Tak jest, ale bez alkoholu. Zostałem tu termy chyba tylko i tak to nie wiem. Tylko termy? No a co tu jest jeszcze? A ty jak byś spędziła ten? Poszłabyś? Zawracam do domu. I co będziesz robić? Siedzieć z znajomymi i uczyć się do sesji. Czyli aktywnie i rozrywkowo widzę. Tak. System eliminacji studentów aktywny. Tak. Czyli gdzieś nad wodę bym pojechał. Czyli gdzieś w cień? No w cień nad wodę. No. Najlepiej jechać w góry. No dlaczego? No bo w górach jest przynajmniej, jest gdzie chodzić. Jeżeli jest brzydka pogoda, to można iść do knajpy, bo jest dużo knajp, a jak jest ładna pogoda, no to jest i wodospady dwa do zwiedzenia i można pójść na Szrenicę, na Łapski Szczyt, na pieszo, można wyciągiem pojechać. Czyli turystycznie? Turystycznie bardziej, no bo co, w domu siedzieć, no w domu to tylko ludzie umierają. Jak widać, ile osób, tyle opinii i tyle miejsc, w których można spędzić długi, wolny weekend. A ja spędzę go sobie tutaj, na ławeczce. Do zobaczenia. Thank you.